Tak, postarajcie się też cały czas być w takim samym dystansie od siebie, żeby nie być raz bliżej, raz dalej. Mhm. Dobrze, jak już jesteśmy tutaj na 7, to na 8, 2, 3, panowie, wy kontynuujecie krok podstawowy. Lewa noga idzie do tyłu, natomiast lewą ręką nad głową partnerki prowadzicie jej obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zobaczcie, wygląda to tak. Mhm. I mamy wejście zaraz do wychylenia. Tak, zwróćcie uwagę, panowie, że ja teraz wykonałem właściwie tylko dwa kroki. Przeniosłem ciężar ciała na nogę lewą, poprowadziłem obrót, przeniosłem ciężar ciała nad nogę prawą, podałem prawą dłoń partnerce, zostając na prawą nogą i zasada jest ta, co wcześniej. Czekam, aż partnerka skończy obrót, następnie uginamy kolanko i wspólnie wchodzimy do otwarcia, oddalając się od siebie. Mhm, dobra. Drogie panie, wasze kroki są następujące. Obracacie się w prawą stronę. Pamiętajcie, małe kroki, wyprostowane to będzie bardzo ważne i lecimy, jest. Prawa noga, lewa noga, prawa noga, lewa noga. Podaję partnerowi swoją dłoń. Teraz odejście od siebie. Czysta przyjemność. Teraz się obracamy. Czy coś jeszcze chcesz dodać? Chcę dodać jeszcze, tak jak wspomnieliśmy, że powiemy o tych obrotach. Tu jest znowu to bardzo ważne. Panowie prowadzą obrót za lewą ręką i teraz przypominamy, że żeby to się fajnie udało, to obydwoje partnerzy właściwie muszą mieć na tyle sztywne, połączone ręce z ciałem, żeby ten obrót się udał. Łokieć partnerki jest zgięty, 90 stopni, utrzymujecie swoją dłoń cały czas przed swoją twarzą, dzięki temu w momencie, kiedy partner naciska na tą dłoń, to całe wasze ciało się obraca. Jeżeli rozluźnicie rękę za bardzo, to my po prostu będziemy próbowali poruszyć waszym ciałem, a ruszy się tylko ręka. Nie będziecie mieli kontaktu po prostu ze sobą. Okej, to tak mała dygresja techniczna. Dobra, no to jeszcze raz już łapiesz za nadgarstek, obracamy się, czyli mam lekko usztywnioną rękę, jestem wyprostowana i lecimy, obracamy.